Ponad 40 lat temu telewizja rozpoczęła emisję kultowego serialu o losach stołecznej kamienicy. Podczas premiery kolejnych odcinków pustoszały ulice, a Polacy gromadzili się przed telewizorami. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o kultowym serialu Dom. Władze PRL życzył sobie produkcji mającej być apoteozą osiągnięć państwa, ale reżyser Jan Łomnicki i scenarzyści Jerzy Janicki i Andrzej Mularczyk poszli inną drogą. Zdecydowali się ukazać losy warszawiaków poprzez historię jednego domu przy Złotej 25. Kilkudziesięciu znakomitych aktorów, wiele postaci, znakomite tło historyczne to była rzecz niespotykana w polskich serialach, a do tego ciągłe utarczki z cenzurą, której funkcjonariusze wtrącali się do realizacji filmu. Dom kręcono w dwóch rzutach. Pierwsze dwie serie nakręcono w latach 1980-1982. 5 lat później pojawił się odcinek numer 12, który miał być zakończeniem całości. Po zmianie ustroju zadecydowano jednak o kontynuacji. Zmieniono jednak lokalizację zdjęć. Początkowo realizowano je przy ulicy Pańskiej 85, następnie przeniesiono na Pragę na Kowalską 6. Wnętrza kręcono natomiast przy Marszałkowskiej 45. Popularność zdobyły znakomite dialogi, które natychmiast przechodziły do języka potocznego. Mówi wam to coś? Ustrój, panie, to rzecz przejściowa, ale brama to rzecz stała. Koniec świata, wieś, łatwo powiedzieć, to dla mnie małe piwo przed śniadaniem. Wszyscy o tym chyba pamiętamy. I dobrze by było, człowiek to wszystko zeżre, a tego bydlaka to czym nakarmię? Mięsem? Jednak długi czas realizacji serialu stał się przyczyną poważnych kłopotów. Odeszło na zawsze wielu aktorów, trzeba było zrezygnować z postaci ojca Basi Lawinównej, Stanisław Zaczyk, a Wergiliusz Gryń pojawił się na ekranie wyłącznie w efekcie zmontowania jego roli z odrzutów pochodzących z wcześniejszych odcinków. Inny problem był z postacią Ewy Szymosiuk, filmowej żony Andrzeja Talara. W jej rolę wcieliła się Joanna Pacuła, jednak po jej wyjeździe do USA musiała ją zastąpić Halina Rawicka. Z roli zrezygnowała również Joanna Szczepkowska, a jej miejsce zajęła Dorota Kawęcka. Serial nie przyniósł szczęścia Wacławowi Kowalskiemu, rewelacyjnemu odtwórcy roli dozorcy Wacława Popiołka. Dzień dobry. Jacuś, aleś wyrósł. Znakomity aktor zagrał drugą rolę życia obok Kazimierza Powlaka w cyklu Sylwestra Chęcińskiego. Niestety, podczas realizacji odcinka numer 12 zrezygnował z udziału. Przyczyną decyzji była tragedia osobista, śmierć młodszego syna w wypadku samochodowym. Pod jej wpływem wycofał się z zawodu i pozostał w tym konsekwentny. Twórcy serialu musieli go zatem uśmiercić na planie, a w ostatnim ujęciu grał dubler, gdyż scena przedstawiała Popiołka od tyłu. Stało się to przyczyną opogłosek o śmierci Kowalskiego, podczas gdy w rzeczywistości zmarł 3 lata później. Słowa zrozumieć nie mogę, tyle się tych warszawiaków nas zjeżdżało. Znaczy ja się prosił do cholery jasnej. Gdyby nie dom, zapewne mało kto pamiętałby o Wergiliuszu Gryniu. Chociaż zagrał kilkadziesiąt ról filmowych i telewizyjnych, to z reguły obsadzano go w postaciach milicjantów lub ciężkawych umysłowo działaczy partyjnych. Podobną rolę zagrał w serialu, ale popularność produkcji zadecydowała, że nawet wiele lat po śmierci jest kojarzony z serialem. Znakomicie wykorzystała swoją szansę Bożena Dykiel, rola Haliny Jańczak, twardej, ale romantycznej partnerki kochliwego Jana Englerta, zapewniła jej popularność. Podobnie jak znakomicie zagrana przez Zbigniewa Buczkowskiego rola prekursora kapitalizmu Henia Lermaszewskiego. Jego kwestie powtarzała cała Polska, prezentował bowiem typowo warszawski folklor i znakomite poczucie humoru. Pieniądze to płyną stąd, a paszport niech mnie tatuś nie rozśmiesza. O, tu paszporty same po ulicy chodzą. 5000 paszportów, jeszcze jakie? Z nogami do szyi. Natomiast gdy w odcinku 7 serialu pojawił się niezwykle przystojny Krzysztof Kołbasiuk jako Łukasz Zbożny, to żeńska część publiczności wręcz oszalała na jego punkcie. Spór z Andrzejem Talarem o Basię Lawinówną został rozstrzygnięty, chociaż męska część widowni stała po stronie jego adwersarza. Kto? Co to znaczy, Łukasz? Kto skazał nas na śmierć za życia? Zażalenie do Pana Boga. Kiedy jednak Kołbasiuk po kilkunastu latach ponownie zagrał w produkcji, to dawne wielbicielki nie mogły odżałować, że tak przybrał na wadze.
co stało się jedną z przyczyn jego przedwczesnej śmierci w 2005 roku. Natomiast jego rywalizacji z Andrzejem Talarem dodawał specyficznego smaczku fakt, że Kuba Basiuk prywatnie był mężem Jolanty Żółkowskiej, obsadzonej w roli Basila Winówny. W najbardziej niespodziewany sposób potoczył się natomiast losy Tomasza Borkowego, filmowego Andrzeja Talara. Wyjechał do Wielkiej Brytanii, pracował na budowie, był też lokajem. Udało mu się jednak powrócić do zawodu. Zagrał w ponad 20 produkcjach anglojęzycznych. Wraz ze swoją szkocką żoną prowadził agencję Universal Arts i od lat jest związany z największym festiwalem teatralnym na świecie, Edinburgh Festival Fringe. Jak twierdzi, nie doszłyby do tego, gdyby nie serial Domo. Planuje zresztą jego kontynuację, uważa jednak, że jego akcja powinna się toczyć w środowisku polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Więcej o serialu Dom, wspaniałym fresku filmowym o dziejach Warszawy, możecie się dowiedzieć z mojej książki PRL po godzinach. A jeżeli wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samopołudnie. Hej!